Najlepsza polska dziennikarka? Mhm. Tak, tak. A, no nieźle. Chyba taka bardzo duża zmiana w twoim życiu, co? Szczególnie zyskałaś tak dużo dobry fokus. I dzięki zaskakującemu... To daje dobre już. ...procedensowi, bo dzięki temu, że popełniałaś jakieś wpadki. Monika tylko się myli, w każdym wywiadzie tylko się myli, nic innego nie robi. Byłabym niepoważna, gdybym nie wykorzystywała swoich umiejętności. Czyli ty masz idziemy. Bardzo duży dystans do siebie w takim razie. Ja nie mam pojęcia. Prześwietliliśmy twoją filmografię. Wiele tutaj znaczących film, znaczących ról, jak Miłość, Prawo Agaty, Plebania. Czy zakolegowałaś się z jakimiś aktorami na którymś serialu? Tak, na przykład Arnold Schwarzenegger, czy Sylwester Stallone napisał sam scenariusz na wspólnej akurat. O kurwa, nie wiedziałem. Ludzie oglądają wie... Trochę bezbek. Ale czat śmieszy, więc haha, śmieszne. Wywiad z dziennikarką, która nie do końca jest przygotowana. Musiała coś wybrać i powiedzieć, z czego jesteś najbardziej zadowolona? Kiedy chciałam gdzieś tam coś pooglądać, filmiki youtuberów, dać pranki typu Sebastiana Wardęga, wow. Ale bardziej ci żenowały takie, czy śmieszyły? Okay. Z wywiadami miewasz tak czasami jeszcze, że czujesz tak, że intuicja ci podpowiada, żeby nie robić tego? Dobra, tyle, wystarczy mi. Wracamy do tego. Czy będziemy korzystać? Jest proximity, tak? Czy chyba będziemy w grze? Co? Proximity w tej wspaniałej grze będzie? Tak, będzie trzeba to przetestować. Trzeba tutaj stworzyć ten konto? Tak, tak, tak. Tak, tak. Może i przez Google też. A że w tej zajebistej grze jest proximity chat nawet? Tak. To jest Among Us, gdyby twórcy nie, Among Us to mieli kij. Nie, jest, nie jest, nie jest, nie jest. To jest indywidualna produkcja. A inna, no, kompletnie nowa gra. Kompletnie nowa produkcja, rewolucyjna, zmieniająca życie oraz wprowadzająca świeżość na polskim Twitchu. Świetna jest, no moja nowa ulubiona gra. Ej, są trzy tryby gry. Klasyczny, chowany. Ale Mandziu, przyznasz mi, że gdyby twórcy Among Usa nie mieli kija w dupie, to by stworzyli tak dobrą grę. No, nie wiem, czy by stworzyli aż tak dobrą grę. No, aż tak dobrą grę to nie wiem. Trzeba naprawdę mieć duży budżet i duży mózg. O, fajnie. Trzeba weryfikować nawet. Jest opcja, żebyśmy z Gustim zagrali, który jest pomysłodawcą tej gry? Znaczy, ja już wcześniej ją w sumie widziałem, tylko myślałem, że nie będziemy grać w takie gry, bo nic ciekawego. No. Okay. Co ty za głupoty gadasz? Jakie nic ciekawego? Jak to rewolucja jest? No. Rewolucja albo... To nie jest sponsorka! Zesraliście się. To nie jest sponsorowane. Są osoby, to nie jest sponsorowane! Oho! O cholerę chodzi! Mail weryfikacyjny chyba. Mail weryfikacyjny.